Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Kuba, rozmawiamy po meczu w Krośnie, wygranym 49-41. Chciałem zapytać o twój występ. Zacząłeś od dwójki, potem pewne zwycięstwo, potem pewnie nie poszło po twojej myśli. Co się tak naprawdę stało? Tak, początek to tam było w miarę okej, później no coś tam uciekło z ustawieniami. Też cały czas zmieniałem, bo sobie chciałem coś ulepszyć, ale później niestety tam uciekło i no nie czułem się szybki jak w tych pierwszych biegach. Ten tor jest dosyć specyficzny i trzeba być na nim szybkim. Dla ciebie ten przyjazd do Krosna był taką trochę podróżą w nieznane, bo wiemy, że Krosna no, dłuższy czas nie było w Ekstralidze i dla niektórych zawodników tak naprawdę dużo lat minęło, zanim się tutaj pojawili. Dokładnie. Trochę tutaj nie jeździłem w sumie ostatnio raz dwa lata temu na jednych zawodach, więc no taki nie spodziewałem się, co tutaj mogę dostać, no bo wiadomo, że tutaj ten tor jest dosyć specyficzny, jest jakiś taki długi, ale ogólnie świetnie się jeździło i był myślę fajny dla każdego. Chciałem też zapytać o taką, no niestety przykrą sytuację z jednego biegu, gdzie brałeś udział. Bardzo no, nieładny upadek Krzysztofa Kasprzaka, ty tam byłeś z tyłu. Jak to wszystko, powiedz, wyglądało z twojej perspektywy? I też chyba duże brawa dla ciebie, bo udało ci się ten motocykl w miarę wyhamować, żeby tam w chłopaków nie wjechać. Tak, tutaj akurat ze startu w miarę się zabrałem i chciałem nakładać Wacława Milika. I delikatnie tam wyjechałem na szeroką, później Krzysztof Kasprzak przyciął mi i znajdowałem się na czwartym miejscu i niestety z wyjścia tam lekko zahaczyli sobie około i no, cieszę się, że udało mi się uciec, oczy już miałem tam bardzo duże. Dopisujemy dzisiaj 3 punkty do ligowej tabeli, bo mamy zwycięstwo z bonusem, ale tak naprawdę spoglądamy już na niedzielę, mecz ze Spartą Wrocław, niepokonaną do tej pory, to będzie chyba taki główny cel na te najbliższe dni. Dokładnie, skupiamy się na niedzielnym meczu. Teraz będziemy robili trening przed meczem, więc na tym się skupiamy i chcemy, żeby jako pierwsi w sumie fajnie było pokonać ten zespół, który jest bardzo mocny. Wielkie dzięki Kuba za dzisiaj i widzimy się w niedzielę. Dzięki bardzo.